witam Was na kanale Cycling Around i zapraszam Was na relację z Poland Gravel Race, czyli wyścig, który ma 550 km, ponad 10 tysięcy przewyższeń, start Przemyśl, meta schronisko Głodówka. Zapraszam na relację. No, to się zaczęło. Za mną dopiero 32 km, trochę przewyższeń, pierwsze brody rzeczne, no i tak mniej więcej 15 ulew, pioryny dookoła, ale się jedzie. Kurteczka przeciwdeszczowa działa, minęliśmy jakąś tam miejscowość, nawet nie wiem, jest przyjemnie. No i jedziemy spokojnie do przodu, dwie mikro awarie za mną, bagażnik i uchwyt do bagażnika. Na widelcu opanowane, taśma trytytka. No i jedziemy, jest przyjemnie. Jest mgliście, ale stabilnie. 50 km za nami, może za chwilę krótka przerwa, no jeszcze drugie 50 do jakiejś przerwy lunchowej, no i będzie powiedzmy mniej więcej pół metek dzisiejszego dnia, bo w planie jest przejechanie mniej więcej 160-180 km, więc zobaczymy. Zostało nam około 40 km do Cisnej, czyli zamkniemy dzień na 170 km, nocleg. No i zobaczymy co dalej. Mamy nadzieję, że się obudzimy z deszczem. Tak jak mieliśmy start w Przemyślu, w pełnej burzy, z piorunami, z takimi grubymi opadami. Także zobaczymy. Ostatkiem sił jakoś dociągniemy do Cisnej. Przed nami jeszcze 11-kilometrowy podjazd. A widzę tam z tyłu koledzy cisną. Wczorajszy dzień był dosyć trudny. Za mną dzisiejszy nie będzie lepszy i łatwiejszy. Mruczy burza nad Cisną, a kilometrów do przejechania jest bardzo dużo. Więc zobaczymy jak to będzie. Mamy nadzieję, że może burza nas ominie. Kto wie. Dzisiaj będziemy jechać w stronę Beskidu Niskiego, Magórskiego Parku, a wczoraj oczywiście po Górze Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie, no i oczywiście nasze piękne Bieszczady. Dzisiaj właśnie wyruszyliśmy z Cisnej i lecimy dalej. No muszę przyznać, że się pogubiliśmy tutaj na odcinku specjalnym. Wyszliśmy jak niedźwiedź z lasu. Trochę lipa, no ale jesteśmy na trasie.
Przeminęliśmy fajne znaki objazdu PGR ze względu na wysoki stan wody. Profeska kredą namalowane. Był też znak, więc bardzo miło, fajnie, bezpiecznie, żeby każdy wiedział i każdy skręcił w porę. Będziemy się męczyć dalej. Co z tego wyjdzie? Nie wiadomo. Czy dojedziemy? Nie wiadomo. Są wątpliwości, ale jedziemy jeszcze. Pamiętniki z wakacji. PGR 2023. Wisłoczek. Buła. O. Buła. Kabanosik. Deszcz. Idealne wakacje. Lepiej sobie nie można żyć. Także chwila przerwy, regeneracja i ciśniemy dalej do dumy. Dla właśnie takich widoków warto jechać PGR. Cisza, spokój, mgła po deszczu. Rewelacja. Żabka w Dukli ratuje sytuację. Nowość, dzisiaj otwarta. Magórski Park Narodowy nocą. Sztosik. Rewelacja. No i cóż, zapadła męska decyzja. Wczoraj około 1:30 in the middle of nowhere. W lesie, w ciemnościach, w błocie, że pora chyba wracać, więc jadę na PKP. Koniec z PGR-em. Zostało niewiele, bo tylko 200 km, ale cały dół jest mokry. Buty, cover na buty, wszystko przemoczone. A dzisiaj jest naprawdę chłodno. Nie zdążyło mi to wysnąć. Po prostu nogi lodowate, więc nie ma sensu ryzykować mikroutratą zdrowia. Zawsze lepiej podjąć męską decyzję, wycofać się, zejść. To żaden chyba wstyd, tak mi się wydaje. No i co? No i jedziemy do domu. Tym filmem chciałbym przede wszystkim zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w PGR-ze, do przejechania trasy, bo jak sami wiecie, rejony są naprawdę świetne, zaczynając od Pogórza Przemyskiego, Gór Sanocko-Turczańskich, Beskid Niski, Bieszczady, Magórski Park Narodowy, Tatry i tak dalej. Są to piękne, piękne regiony. Chciałbym również pogratulować wszystkim, którzy wzięli udział w PGR-ze, którzy dojechali, którzy również zrezygnowali z dalszej jazdy, bo wiem, że to na pewno nie były łatwe decyzje. No i przede wszystkim organizatorom za stworzenie naprawdę fajnej imprezy i fajnego klimatu. Chciałem też powiedzieć o bardzo fajnej innowacji, którą użyłem na ten wyścig, czyli kurtka JMP przeciwdeszczowa. Naprawdę się sprawdziła. Jak wiecie, prognozy pogody były bardzo, bardzo złe cały czas, może nie cały czas, ale dużo lało i to naprawdę lało, a kurteczka fajnie oddychała i się nie przemakała. Do tego mam fajne boczne kieszonki, z których często używałem. Telefon, jedzenie, naprawdę sztos. Do tego jeszcze jest jedna duża kieszonka zapinana z tyłu na zamek. Sztosik. Tradycyjnie zapraszam do subskrybowania kanału, do komentowania, do dzielenia się swoimi doświadczeniami z tego lub z poprzedniego roku lub z poprzednich edycji. Również zachęcam do odwiedzenia mnie na Instagramie. Tam znajdziecie dedykowaną sekcję dla PGR-a, w której zapisałem wszystkie relacje, czyli taki troszeczkę mały backstage. Dzięki,
i do zobaczenia w kolejnych filmach.